I teraz, proszę Państwa, tego 6 sierpnia 2015 roku na Wiejskiej, co się zadziało? Co w ogóle robi ten człowiek? Murzyńskość. Co robi ten człowiek? Ale zatrzymajmy się w tym miejscu, cofniemy się za chwilę w tej relacji, bo ponieważ Andrzej Duda złożył przysięgę na konstytucję PRL bis III RP z 1997 roku, stał się tym samym prezydentem PRL, bo III RP ma ciągłość z PRL, a nie z drugą RP. Nie odwołał się w ogóle ani słowem, bo w pierwszej i w drugiej części to widzieliśmy orędzia, do konstytucji kwietniowej z 1935 roku. I tym samym za nic sobie wziął, ja zacytuję z tej książki, którą często Państwu pokazuję na filmach. Nie ma więcej literatury poświęconej Jego Ekscelencji księdzu prałatowi admirałowi Henrykowi Jankowskiemu, byłemu ministrowi stanu w rządzie RP na uchodźstwie. Prezydent rządu w przedmowie Paweł Stolarczyk przedmowę napisał grudzień 2001. Zacytuję zdanie, słowa napisane przez legalistę Wiesława Wochnauta w 1952 roku w broszurze Rząd, Rada Narodowa, Skarb Narodowy, uwagi i wyjaśnienia. I tu cytat Wiesława Wochnauta. Polacy stanowią jedyny wyjątek pośród narodów ujarzmionych przez Sowiety w roku 1945. Tylko nam bowiem udało się ocalić z katastrofy dziejowej nienaruszony ustrój władz państwowych, a tym samym ocalić ciągłość prawną państwa polskiego. I niestety niczego sobie prezydent Andrzej Duda PRL-u nie robi, że jesteśmy wyjątkowym narodem i mamy ciągłość z drugą, okresem przedwojnia państwa polskiego w osobach prezydentów na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Juliusza Nowina-Sokolnickiego, którzy tą ciągłość ocaleli. I cofniemy się kawałek. Pokażę Państwu, po co ona, ta Marcy Whitis Walczak, czytała ten protokół. Ano po to. Zgromadzenia Narodowego wnosi zastrzeżenia do protokołu. Nie słyszę. Stwierdzam za... Słyszeliście Państwo. Właśnie po to Marcy Whitis Walczak czytała ten... oni są tak przebiegli, ci Żydzi, systemowi. Sami swoi siedzą tutaj, wszyscy, i widzimy, w jakiej komitywie z nimi PiS jest, bo gdyby tu ktoś zastrzeżenie wniósł, a mógł, to sprawa by inaczej wyglądała. Sekretarz odczytuje protokół Zgromadzenia Narodowego. Na tym zakończono protokół. Tak. W przednim filmie jest ten protokół w całości. Czy ktoś z członków Zgromadzenia Narodowego wnosi zastrzeżenia do protokołu? Nie słyszę. Widzicie Państwo, nie słyszę. Ona po prostu nie słyszy, bo ona ma nie słyszeć. Tam nikt się nie odezwie. Ja zresztą częściej już zauważyłam, że PiS nie wnosi zastrzeżeń. Korzysta z możliwości, które w tej sytuacji, tam siedząc na sali, ci posłowie i senatorowie mają. Nie słyszę.
No mojego głosu oczywiście Kawi, błońska infamis, nie słyszy. Dziękuję wszystkim obecnym. I ona teraz wszystkim tym swoim dziękuję. I to się dzieje na naszych oczach, proszę Państwa. Posłuchajmy jeszcze raz tego fragmentu. To jest po prostu kolejna zdrada tej żydoprawicy polskiej racji stanu, którą jest... I każdy Polak to chyba rozumie, że przywrócenie ciągłości z drugą RP jest polską racją stanu. Nie słyszę. Stwierdzam zatem, że Zgromadzenie Narodowe protokół przyjęło. Dziękuję wszystkim obecnym. Zamykam obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Hańba. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrejas z Wrocławia. Szczęść Boże.